Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Ostatnio w Polskim Radiu Jedynce usłyszałem hasło jesieniara i na ten temat tam gdzieś były dyskusje. Widzę po polskim YouTubie, na Instagramie i tak dalej dekoracje jesienne, trendy jesienne i inne tego typu rzeczy. Ludzie, czy Wy jesteście poważni? Czy Wy naprawdę dekorujecie dom pod dany sezon? Czy Wy naprawdę... Dobra, żebym się nie rozfechtował za fest, ale czy już tak zakręceni jesteśmy na punkcie wnętrz, że my na każdą pierdołę będziemy kupowali, to jest słowo klucz, nowe dekoracje? Tak, super, zarąbiście. Tego chce sprzedawca i producent. Tylko czy Ty chcesz? Są pewne wyjątki, o których powiem za chwilkę, ale pomyślcie, czy to ma sens. Moim zdaniem nie. W tym momencie powinienem zachęcić do konsultacji u mnie i moich e-booków, ale chyba to nie jest najlepszy moment, bo się zaczynam tutaj gorączkować. Kto chce, ten znajdzie w opisie. Słuchajcie, naprawdę za dużo tych bodźców takich, za dużo haseł kup to, bo przyszła jesień. Gorący kubek, ale ten kubek będzie świetny, a do tego roślinka będzie cudowna przy takim kolorze świeczek. No, ja wiem, mamy wszystkie te sklepy, no bo ja już widzę świąteczne rzeczy w sklepach. Mamy wszystkie te sklepy, no co, na wszystkich świętych będziemy stroić z niczego? To tak jakbym był wampirem, to może i by było ciekawie. Czy faktycznie, naprawdę, ja wiem, ja jestem projektantem wnętrz, dekoruję też domy. Dla mnie ważny jest styl, ważny jest gust, ważny jest design. Ale ważna jest ponadczasowość. Ja się bardzo, bardzo cieszę na przykład z takiej dekoracji. I patrzcie na to. Te firany, te zasłony. Patrzcie, jak to wyglądało kiedyś, patrzcie, jak to wygląda teraz. To było różnicy kilka godzin. Czy czymś takim można ozdobić dom? No oczywiście, że można ozdobić. Czy nie lepiej w tym kierunku iść, a nie słuchać influencerów, do których ktoś może mnie zaliczyć, aczkolwiek ja się uważam za projektanta niż influencera, bo to wszystko, ten YouTube i inne rzeczy, to przez przypadek, czysty przypadek powstał, tak? Tak więc, czy jest sens słuchać takich osób i niestety naśladować, bo większość osób nasiąka tym. Czy Ty chcesz, czy Ty uważasz, że trendy są moda, trendy są słuszne czy niesłuszne? To niestety jest rzecz wtórna, bo Ty, patrząc na katalogi, na programy telewizyjne, na chodząc po sklepach, Ty widzisz, co w danym momencie jest modne, co jest niemodne, co jest fajne, co jest niefajne i podświadomie gdzieś możesz chcieć do tego dążyć. Ale czy to ma sens? Nie. Nie. Według mnie nie ma sensu. Wyjątki, które uważam, że warto ozdobić dom pod dany moment, to święta. Święta Bożego Narodzenia i święta Wielkanocne. Tak. Ale już żadne Trzech Królów, Boże Ciało, dobrze, jeszcze rozumiem względy religijne, gdzieś tam Boże Ciało na oknach. Nie wnikam. Ale to też jest na dzień, dwa. Ale nie kupujemy też specjalnie takich dekoracji przecież, tak? Bo jeszcze jedna ważna rzecz. Dekoracje jesienne. Powiedzmy, że kupujemy. I potrafię jeszcze zrozumieć, że my sobie faktycznie jakąś suchą trawę damy, coś zawiesimy takiego z tym związanego, kupimy fajny, przytulny koc. Coś, co wytrzyma nam przez wiele, wiele lat, wiele sezonów. A nie, że ja tu i teraz, bo w przyszłym roku sklep mi powie, że tam to już jest passé, ale to jest to, o to teraz musisz mieć, bo to jest na tą jesień, a nie na tamtą jesień, czy na przyszłą jesień. Nie wiem, chyba powariowaliśmy wszyscy. Dekoracje wiosenne, letnie, zimowe i jesienne. Dekoracje na to święto, dekoracje na to święto. Potrafię, wiem, że ludzie będą tutaj mieli inne zdanie, pomyśleć o Halloween, bo przyszło to z zachodu bardzo mocno. Czy to jest dobre, czy nie, nie wnikam w to. Ale potrafię zrozumieć, że to pokaże się na 2 dni. 3 dni. Tylko wybierajcie te dekoracje, które będą z Wami przez wiele lat, a nie tylko na ten Halloween. Przecież to jest bzdura, wywalanie pieniędzy, bo to inaczej nie można tego nazwać. Wyrzucanie pieniędzy tylko po to, żeby być
w modzie, bo to teraz akurat powstało. Jest bardzo ciekawe, co na ten temat powiecie. Czy nie lepiej, ja uważam, że powinniśmy postawić na dekoracje ponadczasowo. Dekoracje, o dziwo, mogą być meble. Mogą to być meble vintage. Fotel, tak, z czasów komuny kierowskiej 360. Mój kredens uważam, że jest piękny. I o, a propos, na tym kredensie są książki. Książki jako dekoracja to jest super rzecz. I ona jest ponadczasowa. Książki mają to w sobie, że ty dobierasz je pod siebie, tak? No bo kupujesz coś, co chcesz przeczytać albo z czym się zapoznać, tak? Nawet jeżeli tam są same zdjęcia, to chcesz to zobaczyć. To troszeczkę ciebie określa. I to jest fajne. Książki potrafią i meble mogą być taką dekoracją. Kwiaty, rośliny. Kurde! W tym kierunku idź. A nie dekoracje jesienne. Jak ja usłyszałem o tej jesieniarze, w ogóle co to za słowo jesieniara? Ja wiem, że ja stylistycznie i pięknie nie mówię. Często zwracacie mi uwagę na mój śląski akcent. Ale ja nie nagrywam tych odcinków, nie czytam z promptera. Ja nie mam scenariuszy napisanych. Mój scenariusz to jest na 2 odcinki mój scenariusz. Serio. Na 2 odcinki. Od myślnika piszę, co chcę powiedzieć albo o czym nie zapomnieć. I tak zapominam połowę rzeczy. Ale dlatego się też mylę. Dlatego też się przejęzyczam. Dlatego też gubię końcówki, bo szybciej mówię niż czasem myślę. I po prostu tak już jest. Ale słowo jesieniara, nie wiem, mi się nie podoba. Akurat to słowo w ogóle mi się nie podoba. Potrafię osoba zachwycona jesienią. Osoba dostosowująca się do danego klimatu. Super, pięknie. Tak, to, że ktoś będzie ubrany w szlafroczek, weźmie koc z ciepłą herbatą zimową, to jest piękne. To mi od razu przychodzi na myśl naprawdę na takie fajne momenty życia, które też my sobie stosujemy. Ale nie chciałbym się nazwać jesieniarą, na pewno bym się nie nazwał, ale jesieniarzem. Jak brzmi? Jesieniarz z jesieniarzem, z jesieniarą leżeli na kanapie przytuleni kocykiem. Przytuleni do siebie pod kocykiem. No, widzicie moje słownictwo. Dajcie znać, czy stosujecie, piszcie uczciwie, mam nadzieję, że napiszecie uczciwie, czy stosujecie, czy macie taki pęd, albo inaczej, pęd to też jest złe słowo, ale że zachłysnęliście się kilka razy czymś takim, oboje jest właśnie trend wiosenny, dekoracje wiosenne i to będzie ładne. Ja nie mówię o żonkilach, też je kupuję, ale kwiatki takie, ile wytrzymają. Czy coś takiego macie? Jeżeli chcecie, może to jest ten moment na reklamę, porozmawiać na temat dekoracji, ale nie tylko. Ustawienie mebli, dobranie kolorów, ustawienie sprzętów. Dajcie znać, zapraszam na konsultacje wnętrzarskie. Tam o tym wszystkim rozmawiamy. Spotykamy się face to face i na Twoim przykładzie, Twoim mieszkaniu, domu ustawiamy sobie wszystko, jak ma wyglądać. A jeżeli nie chcesz takich spotkań, nie lubisz z jakichś przyczyn, nie chcesz, to polecam moje e-booki o tym, jak urządzić mieszkanie, jak urządzić kuchnię, jak urządzić dom, bo to, jak urządzić mieszkanie, też bardzo dużo się stosuje do domu. Większość się stosuje do domu. Bardzo jestem ciekawy, jak ten odcinek Wam się przyjmie. Czy też tak uważacie, czy jednak nie? Dajcie znać, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.